Cześć, to znowu ja. Chciałbym dzisiaj w dzisiejszym odcinku Wam przybliżyć taką historię związaną z moją perkusją. Jak widzicie, jestem w troszkę innym miejscu. Dzisiejsza historyjka będzie o tym, jak powstał aktualny zestaw do jednego z moich zespołów. Jest aktualnie, tutaj mam rozłożonego swojego Ludwiga, natomiast chodzi bardziej o ustawienie. Mam nadzieję, że to kamera chwyci, jak zwykle. Jest to set, który się składa ze stopki Floor Toma. Tutaj jest Tom, który robi za drugiego Floor Toma tak naprawdę, ale to do tego jeszcze wrócę. Natomiast chodzi mi o to, że mam tutaj rozłożone dwa talerze, tylko hi-hat i dwa rajdy. Jeden ma 18 cali, drugi ma 20. I dlaczego taka perkusja akurat powstała tutaj w tym zespole? Mianowicie, kiedy zacząłem tutaj z chłopakami grać, miałem rozłożony zestaw, oczywiście hi-hat, tam trzy crashe bodajże, ride, jakieś tam dzwoneczki, jakaś tam china, coś takiego. I gramy, to jest trio, gitara, bas, perkusja. No i gramy i coś po prostu przestało tak działać. Okazało się, że po prostu grając na takiej dużej ilości talerzy, takich krótkich i tak akcentujących, po prostu trochę jakby przykrywałem ich, mimo tego, że gramy muzykę rockową. I z drugiej strony pojawiła się taka sytuacja, że mieliśmy możliwość grania koncertu, ale to miał być koncert w super małym pomieszczeniu. I problem był taki, że trzeba było dostosować zestaw do wymogów sceny, czyli nie może być duży zestaw, bo zmiany między zespołami mają być super krótkie, no i generalnie mamy mało czasu na składanie. No więc zacząłem kasować po kolei elementy zestawu. No i tak właśnie zostało mi floor tom, ride, drugi ride i hi-hat. No i werbel i stopa. No bo wiadomo, jeden weźmie dwa statywy, trzeci weźmie werbel i coś tam i w mig po prostu można to wszystko zabrać. I co się okazało? Okazało się, że to ustawienie tak bardzo przypasowało w tym zespole, bo przede wszystkim zmieniło moje podejście do grania. To już nie było przejść typu na tomak, nie było wielu kraszy. Wszystko trzeba było wyciągnąć z jednego talerza. I to w muzyce rockowej wydaje mi się, że jest dosyć rzadkie. Dlatego mi się to właśnie podoba, bo zmusza mnie do grania kompletnie w inny sposób. Ja bardzo lubię jazz, bardzo lubię funka i możliwość zagrania w sposób taki, powiedzmy, jazzowy w sytuacji, kiedy gram muzykę rockową, bardzo mi się spodobało. I ride główny mój, to jest ride, który ma 18 cali. No ma 18 cali, ale właśnie ma brzmienie rajdowe, ma brzmienie crashowe, ma brzmienie fajne na dzwonku, więc spełnia wymogi wszystkich innych instrumentów, które by tutaj były dookoła. Ja zwykle lubię mieć po tej stronie, po stronie swojej słabej ręki, te różne takie dziwne talerze, żeby nie kusiło mnie granie dominującą ręką po tych blaszkach. Więc cieszę się, że mogę w ten sposób grać. Potem doszedł do tego jeszcze jeden floor tom, ponieważ zauważyłem, że granie na jednym floor tomie tylko zmusza mnie do trochę innego podejścia, bo to nie jest granie na przejściach. Przejścia zwykle gram na werblu, a floor tom jest jakby osobnym instrumentem, na którym się normalnie gra. I fajnie dla mnie było mieć to samo, ale możliwość zagrania z floor tomem po mojej słabej ręce. Dlatego mimo tego, że to jest tutaj akurat w tej perkusji tom, to mi się podoba to, że mogę zagrać właśnie, no traktuję go po prostu jak floor toma, jak drugiego floor toma, one są dosyć blisko siebie nastrojone, więc to taka ciekawostka, jak taki przypadek właściwie może zmienić kompletnie ustawienie zestawu i jak takie eksperymenty mogą pomóc w znalezieniu nowych form ekspresji na instrumencie. Polecam Wam bardzo coś takiego, nie wiem, taką głupotę, na przykład, nie wiem, zdejmijcie wszystkie blachy, zostawcie na przykład jedną, albo zdejmijcie wszystkie tomy, no czasami jest próba na przykład i nie ma czasu, bo ktoś tam się spóźnił z drugiego zespołu, przedłużyła się im próba, Wam czas ucięło na przykład na sali i nie ma czasu na przykład przestawiać, to wywalcie wszystkie tomy, zostawcie tylko rajda, crash, stopa, werbel i spróbujcie zagrać, nawet jak gracie dużo przejść, bo to może całkowicie zmienić wasze podejście do grania. Mi zmieniło do tego stopnia, że ja na przykład w kolejnych zespołach już próbuję myśleć o tym, jak zagram, kiedy będę miał tylko floor toma, bo mi się to tak spodobało, że wydaje mi się, że mógłbym we wszystkich swoich zespołach już w tym momencie grać na dwóch floor tomach,
bez żadnych tomów tutaj z przodu. I jeszcze takie rozwinięcie, bo tutaj z czasem zaczęły dochodzić do tego zestawu kolejne talerze. Jeszcze ich nie mam rozłożonych, bo jestem w trakcie rozkładania. Natomiast ta osiemnastka, ten rajd przeszedł na moją słabą rękę jak zwykle. Tutaj pojawiła się dwudziestka i obok tego kolejna dwudziestka. I okazało się, że zestaw taki rockowy, gdzie się gra dosyć taką, no powiedzmy, może nie tyle skomplikowaną rytmicznie, co tak barwową muzykę. Okazało się, że zestaw się głównie składa z talerzy. Mało bębnów, dużo talerzy. Czy tak jak praktycznie można powiedzieć, że jazzowy zestaw do rockowego składu. Także polecam Wam coś kompletnie takiego innego. Spróbujcie sobie coś takiego kiedyś zrobić i dajcie znać, jak Wam poszło.